3, 4 i Wika losuj pierwsza. Uwaga, w takim razie co masz? Ja mam w pierwszej rundzie, uwaga, jedzenie gorące. A ty zimne. Dobrze, bardzo dobrze. I hot dog, słuchajcie, w pierwszej rundzie wylosowałem gorące, więc sam raz. No i co, Wika, ty mi oddawaj to. No dobra, więc słuchajcie, jak to mój hot dog. Daj spróbować twojego, ja ci dam mojego. Nie. W takim razie twoje 3, 4 i... Nie wiem, czy wygląda to inaczej. Ale pachnie inaczej. Pachnie inaczej? Tamten ma wyrazisty zapach. A ten? Zimny. Zimny jest niedobry. Hot dog jest, trafił mi się super, Wiktoria, mam nadzieję, że twój zimny hot dog też jest smaczny. Pierwsza runda dla mnie była fajna, zobaczymy jak będzie tym razem. Wika, wybieraj, okej. Okay. I co masz w takim razie, bo ja tym razem mam... Takich jeszcze chyba nie jadłam. Na razie mi się to podoba. Moje lody oczywiście wyglądają tak, waniliowe, w kubeczku, super. Zazdrościsz, co? No dobra, zaraz zobaczymy jak twoje. Lody waniliowe to zdecydowanie coś, co lubię. Jeżeli wy też lubicie lody waniliowe, albo jeżeli w ogóle lubicie lody, zostawcie łapkę w górę, zobaczymy ile nas tutaj będzie. Ja lubię krówkowe. Krówkowe to jest coś, co musicie spróbować. 3, 4 i... Wydaje się tego trochę mało, ale to jest cała łyżka. To pijesz po prostu bez łyżki. No po co mi? No teoretycznie możesz to na łyka zabrać, no tak. I co? Chyba nie. Taki dziwny posmak, ale smakuje trochę jak, no, jak ciasto surowe. Jak ciasto surowe? Nie, Wika? Ale masz pecha na razie w tym odcinku. Losujemy, słuchajcie, po raz trzeci i w tej rundzie Wiktoria będzie miała, a ja będę miał tym razem, uwaga, wow, gorące. Tym razem ja mam źle. Słuchajcie, subskrybujcie kanał, jeżeli byście chcieli więcej takich odcinków, bo wiele fajnych rzeczy się tutaj dzieje. Zbliżamy się do 800 tysięcy subskrypcji na ten moment. Wiktoria, zobacz co mamy tym razem. 3, 4, żelek. Tym razem mamy żelka. Twardy? Nie, no nie aż tak. Nie aż tak? Że twardy, ale twardy. Są chyba twardsze niż zwykle, co nie? Kurczę, ciężko mi określić w sumie. No to... Nie wiem, ale jest dobre. No, oczywiście, że jest dobre. Zimne, to jest takie dziwne, ale jest dobre. A mój, słuchajcie, wygląda tak. On się tutaj cały rozlał w ogóle. Nie. Palców, jak go ściągałam z piekarnika. Wygląda jak bekon. Wygląda jak bekon. Uwaga, 3, 4. Na pewno cały cukier się... To chyba ty będziesz miał większy problem. Ale to jest twarde. Raz, że to jest ciężko do przegryzienia. Dwa, że to w ogóle nie jest kwaśne. No bo to się roztopiło. Mm-hmm. To co było kwaśne się roztopiło, no. Odkrojam ze swoich rąk. Ale no dobra, no jeszcze. Smakowało, ale jak bekon wygląda? Pomyśl sobie, że to jest bekon. Chyba nie chcę. W oczekiwaniu Wiktory na kolejną rzecz. Jak się czujesz? Niepewnie, no bo tutaj przepyszne będzie to gorące w sumie. No. Ale zimne będzie, ale zimne będzie złe. No to będzie dobra mądra. Uwaga, Wiktoria, w takim razie wybieraj losu i ja też wybieram. I tym razem mam gorące. A Wiktoria ma zimne, a to oznacza, że Wiktoria, no, nie sprzyja ci dzisiaj szczęście zdecydowanie. Zostawcie teraz łapkę w górę dla Wiktorii. Trzecia runda, którą masz złą. A to jest czwarta runda na teraz, a trzecia, która jest zła. No, ale wiecie co jest najlepsze? Że to jest druga część takiego odcinka. Kilka miesięcy temu nagrywaliśmy już odcinek zimne versus ciepłe versus normalne. Wtedy Wiktoria miała ogromne szczęście, prawie za każdym razem miała najlepszą opcję. Teraz jak widać, los się odwrócił. I w takim razie ja tutaj mam teraz nic innego jak, uwaga, BOOM! Ja słuchajcie, w tej rundzie mam ciacho, które wygląda dość dobrze i jest ciepłe, więc ciepłe ciacho to jest coś, co lubię. Wika, jesteś gotowa? Jest. Uwaga, 3, 4 i twoje ciacho. Wygląda całkiem dobrze. To twarde będzie, co nie? No i zimno. Znaczy zimne ciastko jest też ok, bo często się je zimne ciastka. Nie jest się ciasto jak zamrażarki. A szczególnie, że to jest takie domowe ciastko robione, więc jest takie ciepłe, jest świeżutkie. Wow. Wiktoria chyba doszła do czegoś twardszego. Doszłam do tych ciasteczek, wiecie, to są takie ciasteczka, co się daje na herbatę. I one są wtedy takie mięciutkie, taki karmel mają w środku. Ale zamrożone już nie są takie dobre. Mam wrażenie, że ta ronda będzie teraz najgorsza, Wiktoria. Jakieś takie mam wrażenie, że to jak tutaj ktoś trafi zimne. Chociaż jest jeszcze jedna taka słaba runda. Jest jeszcze potem kilka rund słabych, ale ta mam wrażenie będzie najgorsza ze wszystkich. No zobaczymy, Wiktoria. Mam nadzieję, że tylko ja nie będę miał zimnego. Śmiało sobie możesz wylosować zimne. Jakie masz? Jakie masz? Nie.
Wiecie, jak mam mieć już farta, to wiecie, farta. O Boże, tak. Bum! Wiktoria, przed tobą makaron. Bolognese. Ach, zazdroszczę tego. Jak ja już myślę, co ja tutaj mam. No, to... Miałam ochotę no dobra. Na to, ale to co ty tam masz. No. I... Bum! Makaron, bolognese, prosto z mrożonki, nawet nie ruszony, nawet nie tknięty. Tu jest sos, tu są jakieś pieczarki, makaron zamrożony cały. Od czego by to zacząć? Od sosiku, od pieczarki, może od makaronu? Najbezpieczniej może będzie od samego makaronu na start, uwaga. Ale to jest zmrożony na maksa już. Czuję smak wody. No dobra, pieczarka, zmrożona. Jest. Ja najbardziej jestem sosu ciekawa. Ale wodę, dużo mam wody, to jest okropne teraz. Ach, ta pieczarka mi się roztopiła i to była taka woda o smaku pieczarki. Taka zupa pieczarkowa, no dobra. I teraz pytanie, jak ten sos w takim razie? Bum. Ale to jest intensywny smak. Ten makaron to nie był najlepszy makaron, jaki jadłem. No, ale ten też nie jest jakiś najlepszy. Mówisz kochanie, że na pewno lepszy niż ten mój. Jak się czujesz przed tą rundą? Źle. Każdą. No. Jedyne co zrobiłem, to ciastko było takie oczy. Ale ta runda może być naprawdę dosyć dziwna. Nie wiem jak będzie, zmrożone jeszcze będzie okej. Okay. Ale gorąca, czyli to tutaj się robi. Może być kiepski. Wiktoria, losuję ci to porządnie, wymieszałem. Dawaj, wybieraj, którą tym razem będziesz miała. Bo ja tym razem będę miał kartkę gorące. Ja tym razem mam gorące. A to nie oznacza dla mnie nic dobrego. Twoje wygląda 3-4. Tym razem mamy Fantę, patrzcie jak ona jest zmrożona w ogóle. No nie ma jakichś upałów, ale powinno cię fajnie orzeźwić. Jak jest zimne bardzo? No, w zamrażarce to było naprawdę długo. No, to nie może być nic dobrego. Jak się czujesz? Niepewnie. 3-4. Ale ciepłe. A, ale takie, musiałem porównać z twoim, ale bardzo słodki, nie wiem czy ona jest przeważnie, jest bardzo słodka czy co. To jest taki temperaturze herbaty, wyobraźcie sobie, że to jest taka herbata typowo. Słodki napój w takiej temperaturze to nie jest dobre połączenie, jak jest zimne to na pewno jest super. Cofam to. Ten makaron w porównaniu z tym to może też nie był taki zły. Bo tym razem zobaczycie zaraz co mamy, na ten moment tylko szybko wylosujemy Wiktoria. Wiktoria wylosuje, no dobra, okej, okay? Biorę pierwsze z góry. I ja w takim razie mam... No zobacz co ja mam. Zobacz co ja mam, zobacz co ty masz. Kurczę, no dobra. Ja mam słuchajcie zimne. Wiktoria ma gorące. A to oznacza, że mam... Nie. Że mam problem znowu. Że role się odwróciły w tym odcinku. Uwaga, 3-4. Zapiekanka. A ty już jeść, no dobrze. Mam wrażenie, że za moich czasów robili je lepsze. W takim razie mam zapiekankę, która wygląda tak. No nie wygląda to najsmaczniej, muszę przyznać. Nie chcę tego jeść. Widzę, że mam szczęście do tych mrożonek dzisiaj. Ale to w ogóle ja to przegryzę? Ja mam wrażenie, że tego w ogóle nie przegryzę, że to będzie twarde bardzo. Nie mam żadnego pojęcia, ale próbuj. Ale twoja mówisz, że była smaczna, tak? Nie powiedziałam ani razu, że jest smaczna. Aha, że były kiedyś lepsze, ale to z jedzenia na pewno lepsze to niż to. Tak, to na pewno. Jak trzeba, to trzeba. Słuchajcie, zawsze mówię, że nie ocenię książki po okładce, może tak naprawdę to się okaże być bardzo dobre. Na pewno. No ja pewnie też. O Jezu. Zazdroszczę ci takich doznań kulinarnych. Najgorsze jest to jedzenie, które jest najbardziej intensywne. Wiktoria, część zjadłem. Dwa kredy wziąłem, zaliczamy mi, tak? No to najważniejsze. Wybieraj w takim razie. Wybieraj. Ja sama nie wiem co. Nie wiesz co chcesz? Ja sam też nie wiem co chcę. Chyba wolałbym gorące mieć tym razem. Ale ciężko jest mi określić. Ja mam gorące. Wiktoria ma... Niestety mam tylko jedną rękę wolną, bo tutaj mam lalkę. W takim razie to jest moje, bo jest gorące, a to jest twoje zimne. Uwaga, 3-4. Jabłuszko. Tym razem mam jabłuszko, które jest na samo zakończenie. Ono najdłużej się mroziło, bo to jest na samym końcu. Tylko się boję, czy ty do Wiktora jesteś w stanie w ogóle przegryźć, patrząc na to, że masz aparat na zęby. Ja nie potrafię, jak jest normalne. No. Ale powiem ci, że bardzo ładne, duże wybrał. Jakie... Przyłóż to do swojej głowy. No dobra, no jest trochę mniejsze, ale jest ogromne. Twarde, zimne, co jest? Zimne.
śliczne. Moje zęby. No dobra, więc Wiktoria jest swoje, a tymczasem patrzcie na moje. Ale bum! Dziwne. Ale jest w ogóle ciemne w stosunku do twojego. Ale jest na tyle gorące, że ja się boję, że jak ja to ugryzę, to się oparzę. Autentycznie mam takie wrażenie. To jest w ogóle całe tutaj takie pomarszczone, śliniące się. To ty nas. To trochę jak ty. Bardzo smaczne. Takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Klikajcie sobie teraz tutaj, słuchajcie, na dół i zobaczcie ostatni odcinek, w którym to wraz z Wiktorem bawiliśmy się, że mamy 30 sekund na zrobienie każdego zadania. Kiedy zadań zrobił więcej, kto części zdążył, wygrywał, a kto nie, przegrywał, więc klikajcie. Wystarczy tylko kliknąć te miniaturki i od razu się przeniesiecie i od razu możecie oglądać. Miłego oglądania, trzymajcie się i do zobaczenia tam. Pa!